Pani dyrektor, po wielu jubileuszach w naszym mieście przyszedł czas na świętowanie biblioteki. Jak wy będziecie obchodzić swoje 70. urodziny? 70. urodziny biblioteki, to warto tutaj podkreślić, tak naprawdę to jest 70-lecie publicznego bibliotekarstwa w Wałbrzychu. Dlatego, że Wałbrzyska Biblioteka przechodziła przeróżne zmiany i organizacyjne, i formalne, ale tak naprawdę 1 grudnia 1945 roku w niewielkim pomieszczeniu w Urzędzie Miejskim powstała pierwsza Wałbrzyska Biblioteka. I ta data jest dla nas przyczynkiem do tego, żeby w tym roku obchodzić właśnie 70. urodziny. I myślę, że to są takie urodziny, które przeżywają też i inne instytucje w mieście. Biblioteka doczekała się tych urodzin właśnie w grudniu. Zaczynacie już 30 listopada. Zaczynamy 30 listopada, myślę, takim bardzo miłym wieczorem jubileuszowym z Marianem Jachimowiczem, ponieważ święto biblioteki to przede wszystkim święto naszych czytelników i w naszym jubileuszowym tygodniu chcieliśmy zaproponować naszym czytelnikom kilka imprez. Tym wieczorem jubileuszowym rozpoczynamy nasze świętowanie. Zaprosimy naszych czytelników, którzy nie tylko przychodzą do nas po zbiory, ale też z nami współpracują, bo takich osób jest naprawdę dużo. Chcemy im podziękować, chcemy ich ugościć, ale również przybliżyć postać pierwszego kierownika biblioteki, znanego poety, wałbrzyszanina przez długie, długie lata, Mariana Jachimowicza. I taką imprezą rozpoczynamy nasze działania. Ale również dla naszych czytelników chcemy zaproponować działania towarzyszące. Zaprosimy do wspólnej zabawy, żeby odkryć tajemnicę kamienicy pod Atlantami, do rozwiązania questu, do rozwiązania zagadek i takiego też quizu na temat historii bibliotek, który znajduje się we wszystkich bibliotekach i działach bibliotecznych, więc każdy czytelnik może po to sięgnąć i z tego skorzystać. Zaprosimy również czytelników, ale już nie w budynku głównym w rynku, tylko na multimedialną bibliotekę, w multimedialnej bibliotece na Podzamczu, na spotkanie z panem Marcinem Mellerem. To spotkanie autorskie, na które zapraszamy wszystkich chętnych, właśnie w tym miejscu, gdzie mamy taką przestrzeń i możliwość zorganizowania dużego spotkania autorskiego, ponieważ pan Meller cieszy się popularnością jako autor książek, ale również jako sama w sobie postać. I tutaj też wstęp wolny, zapraszamy wszystkich czytelników oczywiście, ale nie zabraknie również kiermaszu książek, nie zabraknie również wspólnego czytania, maratonu czytania Legendy o Wałbrzyskiej Bibliotece, który też organizujemy na Podzamczu, do którego też chętnie zapraszamy. I ostatnią pozycją dla naszych czytelników będzie wspólne czytanie 70 pięknych słów w Galerii Wiktoria. Mam nadzieję, że to też ta otwarta impreza przyciągnie wszystkich chętnych. Natomiast oficjalny jubileusz dla zaproszonych gości, dla wszystkich przyjaciół biblioteki, dla osób współpracujących, dla naszych emerytowanych pracowników i dla samych pracowników organizujemy 1 grudnia, czyli w tym dniu, kiedy faktycznie biblioteka została otwarta 70 lat temu w Wałbrzychu.